Historia, która wydarzyła się naprawdę. Tatuś mówi, że Boga nie ma, że Chrystus był zwyczajnym człowiekiem, że religię wymyślili ludzie. Wstrząsnęła rodzicami na całym świecie. Tatuś nie wierzy w niebo ani w piekło, nie modli się nigdy, nie przystępuje do komunii świętej. Dziecko, które poświęca własne życie dla ratowania duszy swojego taty. Co dzień wieczorem odmawiam różaniec, klęcząc przy swoim łóżeczku. I po każdym zmówionym dziesiątku dodaję prośbę, by mały Jezus nawrócił tatusia. I połowę wszystkich cukierków i ciastek, jakie dostaję, oddaję ubogim, których proszę, żeby się modlili za nawrócenie tatusia. Ofiara miłości. Nowy audiobook, po wysłuchaniu którego wiele w Twoim życiu stanie się lepszym. Ofiara miłości. Do nabycia w księgarni. Do widzenia, tatusiu, w niebie. To dla Ciebie. Jest taka godzina, na którą czeka Twoje dziecko. To godzina anielska. Właśnie dla takiej godziny została napisana ta książeczka. Wierny anioł, przyjaciel, niech ją z nami cichutko przeczyta i niech dalej mówi o tych świętych dzieciach Bożych, o których ta książka opowiada. Mały kwiatuszek, Teresa od Dzieciątka Jezus. Czy widzieliście kiedy w ogrodzie, nad strumykiem lub w lesie mały kwiatek, o którym pomyślelibyście: temu to dobrze jest na świecie. Nie ominie go ani jeden z promieni, które od rana do wieczora ziemię całują. Deszcz i rosa poją go zawsze swymi kroplami. Mogła to być tylko stokrotka z piękną różową obwódką lub jakiś szczególnie złoty kaczeniec. Jeżeli widzieliście taki kwiatek, to go wspomnijcie teraz, gdy wam opowiem dzieje pewnego kwiatka ludzkiego. Zasadził go Pan Bóg w swym ogromnym ogrodzie, którym jest cały świat. Zasadził go sobie i nam na pociechę. Mały ten kwiatek zwał się na ziemi Teresa Martin. Małym kwiatkiem nazywa się i teraz jeszcze w Kościele katolickim. A jak ją Bóg w niebie nazywa? Dowiemy się dopiero wtedy, gdy się z nią spotkamy w rajskim ogrodzie. Gdy Tereska po raz pierwszy otworzyła zdumione oczęta, zobaczyła wiele twarzy pochylających się czule nad jej kołyską. Prócz ojca, pana Ludwika, i matki, pani Zeli, jeszcze cztery starsze dziewczynki patrzyły z podziwem na małego przybysza. A spoza ich ramion, niewidoczne dla ludzi, uśmiechały się na powitanie twarzyczki czworga rodzeństwa, które Bóg już do swojej chwały powołał. Przy chrzcie Tereska krzyczała przeraźliwie. Ludzie śmiali się z tego. Ta przynajmniej wypędza diabła skutecznie, bo tak twierdzi stare przysłowie –
Zresztą mniejsza o to. Dość, że Tereska musiała być rozkosznym dzieckiem. Matka kochała ją nade wszystko. Nie mogła się z nią rozstać nawet na parę minut. Pani Zelia pisała wówczas do przyjaciółki. Gdy Tereska wchodzi na schody, woła na każdym stopniu: mamusiu, mamusiu. A gdy jej zaraz nie odpowiem, jest tak przerażona, że się boi ruszyć z miejsca. Ma się rozumieć, dziecko miało wtedy zaledwie 2 lata. Inaczej tego rodzaju dowody miłości stałyby się dla matki nieco męczące. Ale w tym wieku nie mogło jeszcze zbyt często robić wycieczek na schody. Ojciec z rozkoszą pozwalał się tyranizować swej ulubienicy. Gdy wracał do domu, mała zawsze wybiegała naprzeciw i stawała mu na stopie. Ojciec obnosił ją w ten sposób po ogrodzie, po pokojach, a ona aż pokrzykiwała z radości. Matka mówiła nieraz, że nie powinien jej tak rozpieszczać. Cóż mam czynić? Śmiał się ojciec. Przecież to moja mała królewna. Przez całe życie nazywał ją królewną, a sam był dla niej najukochańszym królem. Mimo że Tereska była oczkiem w głowie obojga rodziców, oni jednak nie tolerowali jej wad. Była nieraz uparta. Wtedy jej nie pobłażali. Raz, jako 3-letnie dziecko, schowała w dziecinnym uporze główkę pod kołdrę, nie pozwalając, aby matka na nią patrzyła. Pani Zelia zganiła córeczkę za nieposłuszeństwo i zeszła na dół. Po chwili Tereska wbiegła do pokoju matki, plątając się w fałdach długiej koszulki nocnej. Z płaczem rzuciła się przed nią na kolana i błagała żałośnie. Mamusiu, przebacz mi, byłam taka niegrzeczna. Państwo Martin byli bardzo pobożni, więc dziewuszka nauczyła się od dzieciństwa kochać Jezusa. Ledwie umiała chodzić, a już uczono ją walczyć ze swymi wadami z miłości do Jezusa. Aż do 4 roku życie tego dziecka było pełne miłości i uciechy. Sama opowiadała o sobie, że ziemia wydawała jej się wtedy rajskim ogrodem, ale Pan Bóg wiedział, że jego małemu kwiatkowi potrzeba również deszczu i wichury, aby się mógł w pełni rozwinąć. Dlatego przyszedł na Tereskę okres łez. Nie miała jeszcze 5 lat, gdy spadło na nią największe nieszczęście, jakie może spotkać dziecko. Umarła jej najukochańsza, tak pogodna i wesoła matka. Tereska była wprawdzie mała, ale niezwykle rozwinięta, więc odczuła głęboko śmierć matki, ból ojca i starszych sióstr, aż nazbyt głęboko. Od tego dnia stała się innym dzieckiem, aż do 14 roku swego życia. Z małej, dzikiej różyczki przeistoczyła się we wrażliwą mimozę. Już teraz nie upór czy pustota były jej największymi wadami, lecz nad wyraz wielka wrażliwość i strach przed ludźmi. Każdym drobiazgiem tak się przejmowała, że zaraz zalewała się gorzkimi łzami, mimo starań usilnych, by zwalczyć tę wadę. Wielką miłością otaczali ją ojciec i siostry. Jak mogli, pomagali jej słabość swą przezwyciężać. Najczulszą z sióstr była Paulina.
obiecała Tereni, że będzie teraz jej mateczką. Celinka zaś była najweselszą towarzyszką zabaw. Ojciec pozostał jej królem. Ale najlepszym przyjacielem stał się niebawem jej boski ojciec i król Jezus Chrystus. Bardzo wcześnie obiecała mu, że będzie jego oblubienicą. I od tej pory uważała się za jego kwiatek. Dla niego chciała żyć, kwitnąć i woń słodką wydawać. Ale była jeszcze dzieckiem, więc pobożność jej splatała się razem z zabawą. Terenia i Celinka bawiły się w pustelników. W kącie ogrodu była jama. Obok niej założyły grządkę. Na niej miały rosnąć najprostsze potrawy świętych pokutników. Celinka skubała i skrobała grządkę wielkimi grabiami. Tereska tymczasem musiała klęczeć z wyciągniętymi ramionami przed krzyżem. Potem na nią przychodziła kolej ciężkiej pracy, a Celinka musiała się modlić. Obawiam się, że owoce tego ogródka nie byłyby nawet najbardziej umartwionego pustelnika utrzymały przy życiu. To też zapobiegliwa Celinka przynosiła z domu różne dobre rzeczy w koszyczku. Tak więc życie pustelnicze kończyło się wesołą ucztą, przy czym obaj święci mężowie robili znak Krzyża Świętego nad każdym smacznym kąskiem, zanim go spożyli. Aniołowie stróżowie pewno mieli dużo uciechy z takich zabaw. Raz 5-letnia Terenia poszła z ojcem wieczorem na przechadzkę. Co za uciecha! Tatusiu, patrz! Wykrzyknęła radośnie. Tam na niebie jest wypisane moje imię. Zobaczyła pas Oriona, czyli grupę gwiazd, która istotnie przypomina dużą literę T. Oczywiście, że gwiazdy Oriona świeciły już dobrą chwilę przed urodzeniem Teresy, ale nie pomyliła się znów tak bardzo. Imię jej było już nieraz z pewnością wymieniane w niebie. Czyż nie miała tam ukochanej matki i czwórki rodzeństwa? A czy boski przyjaciel dzieci nie czuwał sam nad swą ulubienicą? Ale mimo tej pięknej litery T na niebie, nie była Tereska dzieckiem bez wad. Sama opowiadała, jak się raz rozgniewała na swoją nianię. Rzuciła się na nią, prychając jak kotka. Dziewczyna ta, Wiktoria, zdumiała się wielce, bo nigdy jeszcze dotąd dziecko nie wpadło w taki gniew. Potem się okazało, że było to nieporozumienie. 5-letnia grzesznica zawstydziła się bardzo i złość swą zmyła rzewnymi łzami skruchy. Od tej chwili szatan gniewu nie miał już nad nią władzy. Wielki, długotrwały ból po utracie matki bardzo zaszkodził delikatnemu dziecku. Do tego dołączyło się drugie cierpienie. Bóg zabrał jej drugą mateczkę. Paulina wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Tereska była zupełnie załamana i wprost nie mogła przeboleć rozłąki. Dla Pauliny było to też zapewne ciężką ofiarą opuścić małą siostrzyczkę, swoje dziecko. Wiedziała dobrze, jak bardzo Tereska potrzebuje jej macierzyńskiej miłości.
ale zaufała całkowicie Bogu, który ją wołał. Bóg kochał nie tylko ją, ale i jej małą Terenię miłością nieskończoną. Jeżeli zabierał jej jedną matkę ziemską po drugiej, to tylko dlatego, by ją całkowicie uczynić swoim dzieckiem. I tak też było. Ale Tereska odchorowała tę rozłąkę. Zapadła na ciężką chorobę mózgową. Najpierw miewała przewlekłe, straszne bóle głowy. Potem myśli jej zmąciły się tak, że nikogo nie poznawała. Męczyły ją jakieś okropne majaki. Zdawało się jej, że już koniec bliski. Ojciec z córkami klęczeli dokoła łóżeczka, błagając ze łzami Najświętszą Dziewicę o ratunek w ostatniej godzinie. Prośby ich zostały wysłuchane w sposób cudowniejszy, niż by kto mógł się spodziewać. Wśród tych gorączkowych majaczeń, o których Teresa sama opowiada, wiedziałam, że nikt mi nie może pomóc i umierałam z rozpaczy. Ukazało się cierpiącemu dziecku jaśniejące zjawisko. To Maryja stanęła przed Teresą i uśmiechnęła się do niej. W tym momencie przeszły wszystkie cierpienia. Gdy Najczystsza Dziewica zniknęła, chora powiodła przytomnym i szczęśliwym wzrokiem po swych ukochanych. Była uzdrowiona. W sercu jej zapłonęła niewygasająca wdzięczność i czułość dla Matki Bożej. Niedługo potem odbyły się obłóczyny Pauliny. Tereska już teraz nie płakała rozpaczliwie przy kracie klasztornej, gdyż ofiarowała siebie jako zabawkę boskiemu dzieciątku, którego matkę własnymi oczyma oglądała. Niech z nią robi, co mu się podoba. Tereska będzie milczeć. Niech mówi: Dziecię Jezus. Po tych burzach i łzach nadszedł niezrównanie piękny dzień. Dzień jej pierwszej Komunii Świętej. Mały kwiatek kwitł oczywiście wciąż ze szczególną ochotą przed tabernakulum. Sama opowiadała, z jaką ogromną radością sypała kwiatki na procesjach Bożego Ciała. Co kilka kroków odwracała się i szybkim ruchem rzucała w górę ku hostii Najświętszej płatki różane. I radowała się z całej duszy, jeżeli kwiaty dotknęły złotych promieni monstrancji. Może niejednemu z dorosłych nie podobał się pomysł Tereski, ale boski przyjaciel dzieci cieszył się tym z pewnością, a gorąca pobożność malująca się na jej niewinnej twarzyczce sprawiła, że nikt za tę śmiałość dziecka nie skarcił. Teraz Tereska przestała już być małym dzieckiem. Skończyła właśnie 10 lat. Całą żarliwością swej duszy przygotowywała się na upragnione odwiedziny Jezusa. Wiele kwiatów cnoty rozkwitło w jej sercu. Gdy wreszcie nadszedł ów wielki dzień, wydało jej się, że niebo zstąpiło na ziemię. Wiele lat później, gdy już była zakonnicą, spisała Teresa na rozkaz przełożonej te wydarzenia ze swego życia, a o dniu tym nie śmiała jeszcze i wtedy mówić. Są kwiaty, pisze, których woń uleciałaby, gdyby je owiało zimne powietrze. Więc nie chcę zdradzać tajemnic miłości, jakie w tym dniu wymieniła z Jezusem. Nie było już Teresy. Stała się niby kropla wody zatopiona w nieskończonym oceanie w Jezusie. Tyle
tylko pisze. W każdym razie radość jej była tak wielka, że nie mogła jej w sercu pomieścić. Jasne łzy szczęścia spłynęły po twarzy. Widziały to inne dzieci, ale sądziły, że Tereska płacze dlatego, że przy uroczystości tej nie było ani matki, ani Pauliny. Myliły się najzupełniej. Tereska doznawała tego dnia tylko bezgranicznej szczęśliwości. Czas mijał. Teresa podrastała. Miłość do boskiego Zbawiciela, a szczególnie do Dzieciątka Jezus, płonęła w niej coraz jaśniej i silniej. Często, gdy nikt nie zwracał na to uwagi, wymykała się do sypialni i kryła w kąciku za firanką osłaniającą jej łóżko. Siedziała tam cichutko i wciąż myślała o Zbawicielu i o tym, jak go chce kochać. Równocześnie zwalczała niezmordowanie swoje wady. Wrodzoną niecierpliwość całkiem już poskromiła. Ale trwożliwość i skłonność do obrażania się sprawiały jej jeszcze wciąż wiele kłopotu. Tak by chciała je przezwyciężyć. A tu niedobre łzy zaraz napływają do oczu. Zapewne jej delikatne zdrowie było temu winne. Siostra jej, Marynia, była w tych usiłowaniach najlepszą pomocą, jej dobrym aniołem. Ale tylko tak długo, dopóki i w jej sercu cicho, lecz nieodparcie, nie począł wołać głos Boga. Wtedy i ona porzuciła wszystkie sprawy i wstąpiła do karmelitanek. Pobożny ojciec i tę córkę ofiarował ochotnie. Tereska nie opłakiwała jej tak namiętnie jak Pauliny, chociaż jej serce krwawiło. Mężnie darowała Zbawicielowi tę kochaną opiekunkę. A Bóg, który każdą ofiarę błogosławi, ulitował się za to nad swym małym kwiatkiem. Dość już było kropel deszczu. Teraz miało mu znów zaświecić słońce. W noc Bożego Narodzenia, gdy Teresa skończyła 14 lat, boskie dzieciątko odjęło od niej wszelką słabość, wszelką bojaźń wewnętrzną, z którymi tak długo i wiernie walczyła. Celina i ojciec oniemieli ze zdumienia. Znikła gdzieś przewrażliwiona Tereska, a wróciła wesoła dzieweczka, która do śmierci matki była słonkiem całego domu. Jakże się cieszył stary ojciec swoją królewną. Teresa żyła odtąd tylko dla Jezusa. Chciała teraz poprzez modlitwy i ofiary zyskiwać mu duszę. Razu jednego dowiedziała się, że pewien złoczyńca, Pranzini, został skazany na śmierć. Kapelan więzienny nadaremnie starał się go nawrócić. Ze wzgardą i szyderstwem odpychał zbrodniarz od siebie każdą wzmiankę o pokucie i żalu. Teresa postanowiła zdobyć go dla Boga. Modliła się za niego w szczególniejszy sposób, z nieustępliwą wytrwałością ofiarowując Ojcu Niebieskiemu 5 ran najświętszych. Modlitwa jej została cudownie wysłuchana. Pranziniego prowadzono już na stracenie. Szedł, drwiąc i miotając przekleństwa. Nagle, w ostatniej chwili, ogarnęła go moc boska. Przystanął, wyrwał towarzyszącemu kapłanowi krzyż z ręki i z najgłębszym przejęciem ucałował najświętsze rany. Umarł nawrócony. Gorące modły małej dzieweczki uratowały jego duszę. Teresa miała już teraz 15 lat. Zdawać by się mogło, że Chrystus sam
nie chciał dłużej zwlekać i zapragnął mieć drogi kwiatuszek w swym umiłowanym ogrodzie. Teresa usłyszała w głębi duszy, że Bóg ją woła. Teraz wreszcie miała mu być zaślubiona, podobnie jak i jej siostry. Było to czymś wręcz niesłychanym. Przyjęcie tak młodego stworzenia do klasztoru o wyjątkowo surowej regule, jakim jest zakon karmelitanek. Nikt nie chciał słyszeć o tym. Tylko świątobliwy ojciec Tereski wierzył w szczerość jej powołania i pomógł swej królewnie. Do przełożonych klasztoru, do biskupa, do samego papieża Leona XIII udawała się Teresa i błagała o pozwolenie wstąpienia do klasztoru. Aż wreszcie wszyscy w sercu swoim pojęli, że Bóg sam tego dziwu się domaga. Na Boże Narodzenie mały kwiatek został przyjęty do Karmelu. Zwała się odtąd Teresą od Dzieciątka Jezus. 9 lat żyła Teresa w klasztorze. Dzieje jej duszy w tym czasie były przedziwne. Jezus prowadził swoją małą oblubienicę cichymi drogami na wyżyny świętości. Posłuszna przełożonej wszystko to sama opisała, nie przeczuwając, że oprócz jej matki duchowej inne jeszcze oczy będą oglądały jej boskie tajemnice. I jak podrośniecie, kochani słuchacze, musicie tę cudną, kochaną książeczkę przeczytać. Można wtedy tylko ręce złożyć i powiedzieć: Panie Boże, jakże dobrym jesteś dla nas, ludzi. Teresa kochała Jezusa bez jakiejkolwiek bojaźni, tak jak się kocha dobrego ojca. Jeszcze dzieckiem będąc, gdy mówiono raz w domu o tym, jaki kto zawód obierze, postanowiła sobie: będę świętą. I jak mała Tereska cieszyła się tą czekającą ją świętością, tak samo Teresa Karmelitanka, gdy nadeszła godzina śmierci, radowała się myślą o czekających ją rozkoszach w niebie. Z błogą pewnością wyrzekła te najmilsze słowa: z nieba będę sypać róże na ziemię. W kilka miesięcy później dusza jej uleciała do boskiego Zbawiciela. Boże mój, kocham Cię. To były jej ostatnie słowa. Teresa dotrzymała przyrzeczenia. Zaledwie weszła do ogrodu Bożego, który był jej ojczyzną, a już zaczęła działać cuda rozliczne. Deszcz róż niebiańskich padał na ziemię. Nie ma dzisiaj kraju katolickiego na świecie, w którym by mały kwiatuszek nie był otoczony miłością i czcią szczególną. Wszyscy oddają swe prośby pod jej opiekę. Kapłani, młodzież, klasztory, a szczególnie jej zakon. Misje, za które się tyle modliła od czasu nawrócenia Pranziniego. Tysiącznym rzeszom przyświeca cudny mały kwiatek na drodze do nieba. Na tej prostej, radosnej, powszedniej, a tak przecudnej drodze miłości. Wysłuchane opowiadanie pochodzi z książki Zofii Elc Godzina Anielska. Opowiadania o świętych.
Książkę oraz audiobook nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.